Raz, dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie na inauguracyjnym meczu trzeciej ligi w Mrozach. Dzisiaj drużyna SPS Grosy Mrozy podejmuje zespół KS Virtus Wiskitki. Serdecznie witamy! A Wiskitki występują w następującym składzie. Z numerem drugim Adam Nowakowski. Z trójką Michał Bogucki. Numer 7 to libero Marcin Kołodziejski. Numer 10 Bartosz Walędzik. 11 Adrian Płachta. Numer 14 Piotr Rudzycki. 16 Jakub Gładysz. I z 18 zagra Kamil Wójcik. Trenerem zespołu jest pan Tomasz Lukowski. Serdecznie witamy. Głośniej. I prezentacja zespołu gospodarzy, sekcja piłki siatkowej Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mrozach. Z numerem drugim Krzysztof Kalisz. Mistrz województwa mazowieckiego w piłce siatkowej plażowej. Z numerem trzecim Piotr Ornok. Szwórką kolejny mistrz Mazowsza w siatkówce plażowej, kapitan zespołu Marcin Kuźniarski. Numer 5 to Ireneusz Zych. Siódemką Rafał Prokosiuk. Numer 8 Szymon Sawicki. Dziesiątka Wojtek Komicz. Numer 12 Jakub Osiński. I dwaj zawodnicy libero z 13 Piotrem Fajski. I z 14 Michał Krzyżanowski. Z numerem 20 Łukasz Jastrzębski. Trenerem zespołu niezmiennie jest pan Marcin Sędkiewicz. I od tego sezonu mamy fizjoterapeutę, lekarz medycyny pani Klarę Rymarczyk-Kumba. Drużyna z Mrozu po dwóch zwycięstwach wyjazdowych zajmuje drugie miejsce w trzeciej lidze za MDK-iem Warszawa z taką samą ilością punktów. To jest właśnie moment, żeby przedstawić sponsorów sekcji piłki siatkowej Gosin Drobny. Partnerem strategicznym jest Gmina Mrozy, reprezentowana przez obecnego pana burmistrza Dariusza Jaszczuka. Serdecznie witam. Partnerem tytularnym jest Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mrozach. Sponsorzy: Agencja 10 z Lublina, operator amfiteatru w Rewalu, Zachodnie Pomorze. Kart Poland z Mińska Mazowieckiego, polski producent kart plastikowych.
biuro turystyczne Level Piotr Harbik z Biegan Śląskich. Partnerzy techniczni Netek Spotrzus z Węgrowa, producent lokowanych siatek sportowych. Viking Sport, producent lokowanych skarpet sportowych. Wigo, producent strojów meczowych. Exclusive Sport, przedstawiciel marki Erea z Gdańska. I nasi partnerzy medialni. Tygodnik Mazowiecki, Nowy Dzwon z Mińska Mazowieckiego, Katolickie Radio Podlasie z Siedlec i portale internetowe podlasie24.pl i mnzsportplus.pl z Mińska Mazowieckiego. Serdecznie dziękujemy za wsparcie. Ale drużyna trzecioligowa to nie tylko zawodnicy i trenerzy, to również cały sztab ludzi, którzy pracuje na sukces tego zespołu. Jan Kowalczyk, kierownik zespołu, team manager. Obsługa kancelaryjna Karolina Guńska. Obsługa techniczna Kania Kiersztyn, Danka Więcko. Oprawa meczowa Rafał Kulik. Transport na mecze Paweł Guński. I obsługa tablicy wyników Karolina Dąbrowska oraz Edyta Dąbaczuk. Serdecznie dziękujemy. Inauguracja sezonu trzeciej ligi Mroza już za chwilę, punktualnie o godzinie 17. Pierwszy gwizdek. Serdecznie obie drużyny. Zespół KS Virtus Wiskitki, a kapitanem drużyny jest grający z numerem 14. Grający z numerem 14 Piotr Różycki. Witamy serdecznie. Trenerem jest pan Tomasz Ludowski.
I drużyna SPS Rosji Mrozy. Kapitanem jest grający z czwórką Marcin Kuźniarski. Trenerem pan Marcin Sęskiewicz, trenerem odnowy biologicznej pani Klara Dymarczyk-Kurba. Witamy sędziów dzisiejszego pojedynku. Znakomita pana sędziowska z Warszawy. Jako sędzia pierwszy pan Piotr Król. Sędzia drugi pan Łukasz Kwiatkowski. A sędzią sekretarzem jest pani Paulina Wielkoszyńska. Serdecznie witamy. A najserdeczniej witamy Państwa, wiernych chuligansów Gosin Mrozy! Gosin Mrozy na swoją własną podstronę. Serdecznie zapraszamy do oglądania wersji live.
Przerwa do zespołu z Skitek. A my witamy w Brozach wielokrotną reprezentantkę Polski, brązową medalistkę mistrzostw Europy, dwukrotną mistrzynię Polski, panią Joannę Kaczor. Serdecznie witamy. A razem z panią Asią przybył dyrektor Departamentu Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie, wielki przyjaciel Brozów i Dosylu, pan Mirosław Krusiewicz. Serdecznie witamy! Witamy pana burmistrza Mariusza Jaszczuka i witamy radnego powiatowego pana Andrzeja Pieniaka. Witamy panie Andrzeju Mroza.
druga przerwa dla odpoczynku dla zespołu z Skitek. Gorskie Brozy prowadzi 20-15. A my przywitajmy nowych zawodników w Kostrzyże. W tym sezonie przybyli do nas Jakub Osiński z Dynamo KS-u Mińsk Mazowiecki. W zeszłym roku grał w Woli Warszawa. Rafał Protasiuk powrócił do sportu wychowany w Jedynki Siedlce. Szymon Sawicki z KPS-u Siedlce, w zeszłym roku Metro Warszawa. Rafał Szkutnik z Lesana Halidów, wychowany w Politechniki Lubelskiej. I Ireneusz Zych, wypożyczony z MMKS Mińsk Mazowiecki. Zasetowa dla Gorskiej Brozy na zabytce Wojtek Tomicz.
25 do 20. I pierwszy set dla Kozów na inaugurację sezonu w hali Gosiru. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Teraz 3-0 w inauguracyjnym meczu. Z 8 razy pokonuje Virtus Wiskiwki 25-20, 25-18, 25-19. Serdecznie dziękujemy naszym zawodnikom. Dziękujemy kibicom za liczne odwiedzenie w Kali Sportowej w Brodach. Zapraszamy na kolejne mecze!